Witamy w świecie bitrate'u 1000 uśrednionego. Nie, nie rozumiesz Fahrenheit. Jest problem natury takiej, że nigdy jak nigdy źle chodzi mi sam Twitch. Zmienić to gra, tak? W której mamy minutę, by coś zrobić. I potem powtarzamy wszystko. Z tego co pamiętam. Czy możemy pływać? Woda jest miła i przyjemna, to prawda. Woda przeważnie jest miła i przyjemna. O, jest to w bundlu. A teraz ten bundle jest bardzo fajny chyba, nie? Okej, okay, kraby robią krzywdę. Jest miecz. I możemy, zależnie od kierunku... Okej, okay, i pojawiła się minuta. Niczym w Zeldzie możemy rozwalać już rzeczy. Na zachód przy skale skręć na południe. Oj. Dobra, i kolejne 60 sekund z moją grą. Mamy miecz, czyli to jest takie roguelike'owe doświadczenie. Tu ciemno. Jasne. Okej, okay, jest ciemno. Będziemy się znaleźć pewnie jakąś tą... przedmiot, który rozświetla takie rzeczy. Czy tutaj raczej... Tak, to nie jest dla nas. Tu jest woda, czy możemy przejść przez wodę? Nie. Teraz tak spływają. Okej, czy jak zabijemy kraby... Gość będzie miał więcej klientów. Tylko to niestety w następnym minutowym wcieleniu. Okej, tak to działa. Ktoś pytał o ambitne indyki. Tak to wygląda w tym momencie. Tak? Hipsteriady totalne. Więc jest krab. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś jakieś są. Tu jest kaczka. Okej, nie możemy pływać. Czy możemy zabić kaczkę? Nie. I zobaczmy, czy zabicie krabów spowoduje, że wypełnimy questa. Okej, jak ktoś nie wie, to jest jakiś człowiek. Do fabryki, oj. Ale jeśli dobrze pójdzie, czyli wyrobimy się w 17 sekund. I trafimy do dobrego miejsca. Widzę, że pomieszałem już kierunki. To. Trzema krabami. Okej, są jeszcze gdzieś trzy kraby. Pies. Mamy psa. Zobaczmy, czy kraby się odradzają. Czy to jest połączenie z Zelda i Half Minute Hero? Prawdopodobnie tak. Raz. Dwa. I musimy znaleźć gdzieś trzeciego kraba. A! Tu jest przejście. Konewka.
Możemy wymieniać przedmioty. Wydaje mi się, że konewkę... Na razie nie ma sensu, bo używać konewki. Czy ten, albo, czy to małe dziadostwo tu jest krabem? Ale konewka się pojawia w domu, świetnie. Czyli czas na śmierć. To jest minit. Tak jak słyszycie, M-I-N-I-E-T. Okej, tutaj raczej nic ciekawego nie zrobimy. Mamy konewkę i miecz. A! A, czy na przykład... Tu podrosło o centymetr. Czy coś to znaczy? Teraz tak, co z krabami? Raz, dwa, trzy są. Raz, dwa, napięcie rośnie. Okej, okay. Chodzi o te kraby. Czyli musimy przejść tutaj. Przejść po tych łąkach. Pójść do góry. Po drodze, czekaj, zagadamy z tym gościem za chwilę. Teraz domagać się nagrody pieniężnej. Czy co, nie wiem, co wygląda. Coś jest z gruntu, coś tu jest. Okej, okay, ryba, tak? Okej, trzeba zabić wszystkie kraby. Czyli te trzy i tamte dwa. I czy to wystarczy, by zrobić tego skomplikowanego questa? Kawa. Kawa pomoże w przesuwaniu skrzynek. Rozumiem, że to już jest aktywne. I tak się żyje. Tak, czyli teraz jestem w stanie przesunąć skrzynkę. Super. Okej, okay, no. Co mogę powiedzieć, tak? Indyk na miarę naszych możliwości. Tak, zajmę się. Chyba, że najpierw się muszę nim zająć, a potem wysunie most. Okay. Teksty mają dobre te. Czy mogę odbijać? Okay. Jak pewien bohater książek. Teraz tak, jeszcze ten taki śmieszny piesek tutaj. To żeby zagrać w muda. Istnieją jeszcze? Pewnie istnieją. Co to za gra? Dzień dobry, to jest minit, mamy kryzys. Co tak się... Ty, widzieliście to? Spuścił mi łomot. Piękne są interakcje tutaj. Nie no... Widzę teraz, że niestety... okoliczności... wpływają na to, w co grać. Nigdy bym w to nie zagrał, gdyby nie to, że jest taka bieda streamowa. I tu jest zaraz, tu jest ten... Tu jest ta latarnia. Tu jest... Okej, okay, rozwaliłem, tak? Nie do końca wyszło zgodnie z planem. Ciekawe, czy można inaczej odsumować. Ryba mówi coś pod nogami. I tu są trzy kraby, które już technicznie nie żyją, ale... Oprócz te... Okej. Okay. Nic nie zrobimy. Krybale są 3D. Teraz tu jest zagadka. Widzę jak ją rozwiązać, patrzcie. To klucz do latarni.
fajne, ale to jest gra na komórki. Może Dead Cells ciekawsze. Nie możemy, zbyt skrolowana grafika, ok? Skrolowana to znaczy, że się przesuwa ekran. To robi jaja z bitrate'u. Mamy bardzo, bardzo mały. Ej, co jest z tym Risk of Rain, że tak wszyscy szaleją teraz za tym? Bo to wygląda na taką umiarkowanego kupsztyla. Ej, zobaczmy co z latarni. Ładnie wchodzi, mam jeszcze na plecach. Tu nic nie możemy zrobić. Jest latarka, czyli no, zapewne wiecie, gdzie to można, są takie oczywiste. Przypomina bardzo, wiecie co? Dizzy. A co ty chciałeś? Gdzie jest fabryka? Zobaczymy, gdzie to jest. A, że dobra gra się na 3D. A to było tylko jakiś defense, nie? Chyba, że już latarkę mam, domyślnie. To jest przedmiot, którego nie muszę brać. Że Nvidia zabrania dawać na swój kanał. Tak, trzeba mieć dostęp do tego kanału. Boże, chyba na górze było tutaj przejście. No jest śmierć. Okej, mamy latarkę. Są dzikie węże. Tak? Albo węże rzeczne, też jakieś suchary lubicie. Ta gra to oczywiście Devolver, nie? Czyli biedako dziwacy. To jest szkielet. Wychodzimy tu. Byk. I... Dobra, brzmi ciekawie. Znaczy mam dostęp do kanału Nvidia, ale nie konsultowałem tego z nikim w tym momencie. Mam chyba nawet zezwolenie na restreama. Tylko zanim to ogarnę, minie cenny czas, tak? A tak przynajmniej sprawdzimy tę piękną produkcję devolverową. Słynny szyldziarz. Pustynny obóz. Wybrano nowy dom. A! Okej. Ciekawe. Sekretna świątynia, tu jest zagubiona osoba, której być może ktoś pomoże. Chyba zdechłem. Że restream to 3 minuty. Nie no, to się łatwo mówi, tak? Tylko... Czy okej, ten stream nie jest jakiś super wysokiego poziomu. Natomiast dla mnie to zawsze jest jakieś zaangażowanie, tak? Wiadomo, że jak się ten... Jakby się nic nie robiło, to jest kolejna przerwa na 10 minut, tak? Załóżmy. I tak dalej. Okej, to był minit. Cieszę się, że miałem okazję w niego pograć. Podejrzewam, że jakby nagle zabrakło internetu, bym testował wszystkie te gierki. Tak, obecnie siedzę głównie w multi. Star Citizen, PUBG i tak dalej.